Przesławice to wioska, która przez stulecia należała do zakonu Bożogrobców z Miechowa. Po kasacie zakonu te dobra przeszły na własność Akademii Krakowskiej. Wtedy właśnie rektor Akademii Hugo Kołłątaj wydzierżawił to od Akademii i zbudował tutaj nieistniejący już dworek. Obecny dwór wystawiła w latach 20. XIX wieku rodzina Kirchmajerów, ale obecną sławę zyskał dzięki temu, że w roku 1876 zakupił go najwybitniejszy polski malarz tego okresu, Jan Matejko. Przeznaczył na zakup tej nieruchomości pieniądze, które dostał za wielki obraz Batory pod Pskowem. Rodzina Matejki urzędowała tu aż do śmierci mistrza Jana. Potem niestety ten dworek został sprzedany i przechodził w różne ręce. Najpierw gospodarowali tutaj plenipotenci Matejki Cybulscy, a potem ich córka pani Maria Burzyńska, która ten dworek posiadała aż do lat 60., kiedy przekazała go Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych. I dzięki temu dziś na terenie Nowej Huty mamy urocze muzeum, które zawiera nie tylko pamiątki po mistrzu Janie, ale także jeden pokój poświęcony jest poprzedniemu właścicielowi, czyli Hugonowi Kołłątajowi.